Mariusz Maksymiuk, Radio Biper, gmina Zalesie, dzisiaj w Kolonii Chorbów. Zjawiliśmy się tutaj dlatego, że no jest problem. Jest problem, z którym mieszkańcy starają się od jakiegoś czasu walczyć. Skrzyknęli się, zebranie podpisów. Z tego, co słyszę, cała wioska podpisała petycję o nierozbudowie i niebudowaniu kurników, no co by innego. Jesteśmy około 200 metrów, dobrze mówię? Tak, 300 metrów od kurników. No i właśnie tutaj jeden z mieszkańców, ja to czuję, ale może właśnie, żeby pan też tak powiedział. To po prostu czuć. To bez przerwy czuć. Ja tam mieszkam 140 metrów od tych kurników. I tam to jest ta zabudowa? Tak, o ta zabudowa. I to bez... Tak, dzień, noc, czy jak to mówię, świątek, piątek i wszystko po prostu. W czym mieszkaniu jesteś, prania nie wywiesisz, nic z tego, tylko wiecznie te kurniki. Już człowiek ma dość tego. Ja nie wiem, jak ktoś postawi kurniki, żeby cała wioska na tym cierpiała, ktoś będzie zbierał kasę, będzie, jak to mówią, pieniądze zbierał, a my resztę będziemy po prostu, za przeproszeniem, smrody wąchać. No to jest do pomyślenia. A jeszcze do tego, dopóki ta pani nie postawiła, nie miała zamiaru kurników postawić, no to obiecała, że będą ekologiczne, nie będą śmierdzieć, nie będą wszystko, będzie wszystko, jeszcze do tego są te słowa, to jeszcze chodziła do mnie, nie, mówi, to się nie bój, to nie będzie śmierdzieć, mówię tego, no ludzie kochane. No a później jak mówi, tak, o te przysłowie o tym koniu, jak go tego nakładali, tylko głaskali, a później mu dali, tak samo z kurnikami. Jak postawiła, to powiedziała, że ona od kolonistów to ma gdzieś, będzie robiła co chce. To jest gdzieś słowa po prostu. Tak, i teraz trzeba trzeba zrobić. Jeżeli to uporządkujmy. Po pierwsze, tak. Z kim rozmawiam? Puczko Henryk. To jest, panie Henryku, te kurniki, które tutaj stoją, widzimy w tym momencie, tak. One były budowane kiedy? To nie ile będą budowane, tak? No wie pan, ja dokładnie nie powiem. Gdzieś 17, parę lat już oni stoją i parę lat my się tutaj z tymi kurnikami mordujemy. I w tym momencie inwestor ma pomysł, żeby skorzystać z wolnych działek i rozbudować. No po prostu na swojej działce, tylko teraz dostało ogłoszenie i te po prostu, że jeszcze będzie dobudowane dwa kurniki. O. I właśnie teraz my po prostu jako mieszkańcy, jako wszystkie, temu sprzeciwiamy się. No jest, wystarczy nam te dwa, co już oni teraz nie wiadomo, co z nimi zrobić. Musimy wąchać te smrody z tych kurników. No jak jeszcze nam dwa dobudują, to trzeba się wyprowadzać, czy tego, to nie wiadomo. Będzie całkiem tutaj, nie będzie życia. Przecież nowych domów ile tutaj powstało. Czy ktoś by się tutaj budował? Ja w tej chwili też bym się tutaj nie pobudował, gdybym wiedział, że powstaną te kolejne kurniki. To jest budynek syna. No mego, tu ja mieszkam, tu on tutaj mieszka. No i teraz on po prostu pobudował się i mówi, no tato, mówi, to teraz mówi, to robiliśmy teraz przy budowie przedwczoraj, zaczęło dawać. To mówi, tato, no to mówi teraz, ja nie wiem co robić, mówi, ja będę wąchał, mówi tego, ma dzieci, ma dwoje dzieci, chodzi do szkoły. Tak samo i sąsiadka, jedna, druga, każdy przecież ma dzieci, każdy te smrody wącha, a ta pani sobie nic nie robi, bo biznes jest biznes, proste. Na jakim obecnie trybie jest postępowanie? Na jakim etapie tej inwestycji jesteśmy? Jak oceniacie? Czekamy na opinię rolną, nie rolną, tylko środowiskową. I decyzję pana wójta w tej sprawie. I decyzję, to wszystko chyba jest zależne od pana wójta. Pan wójt podejmuje decyzję. Wy natomiast ze swojej strony zebraliście podpisy. Zebraliśmy ponad 170 podpisów i podpisali się również okoliczni przedsiębiorcy, którzy też przeciwni są budowie. Obok jest hotel Pajero, gdzie przyjeżdżają turyści, chcą odpocząć, a nie wąchać smrody. My też niedaleko się pobudowaliśmy i też nie chcemy wąchać tutaj smrodów. Mówię, nie ma planu zagospodarowania przestrzennego. Powstają firmy takie, jest teren jakby przemysłowy, powstają różne firmy. My chcemy mieszkać... Teren nie ma, dodajmy, nie ma planu miejscowego. Nie. Nie ma. Nie, nie ma planu. I wszyscy robią co chcą po prostu. Gmina robi co chce. Przyjmuje wszystkich inwestorów okolicznych. Czy jest szansa rozmowy, że rozmawialiście z inwestorem, z panią właścicielką? Nie podjęliśmy rozmowy próby? Próby rozmowy z panią inwestorką. Nie przyniesie. Tak, bo nawet się nie zgodzi na rozmowę. Jeżeli u nas było chyba te 3 razy zebranie, no 3-4 chyba było, no to była zapraszana oczywiście na ten temat kurników. To się nie przyjechała, no był wójt, był tego, no byli mieszkańcy, a pani się nie zjawiła, no bo wiadomo, że się nie zjawi, no bo jak więcej tego.
Jakieś daty padły mniej więcej? Wiecie, co będzie się działo dalej? Nie, nic, nie, żadnych dat nie padło. Czekamy na odpowiedź Urzędu Gminy po piśmie. Mamy czas do 2 października. Mamy czas jeszcze. Zgłosić jakiekolwiek sprzeciwy, tak? A później już... A później decyzja zapadnie. Zobaczymy, co będzie. Panie wójcie, sprawa w kolonii Chorbów jest panu bardzo dobrze znana. Tak, rzeczywiście ta sprawa jest znana. Inwestor wystąpił o decyzję środowiskową na budowę 2 kurników. Trwa postępowanie. W tej procedurze są zawiadamiani mieszkańcy. No, jesteśmy też świadomi, że kurniki, tak jak i każda inna produkcja zwierzęca, powoduje też pewne uciążliwości. W postępowaniu o wydanie decyzji zostali mieszkańcy zawiadomieni i mieszkańcy mają prawo do wyrażenia swojej opinii, swojej akceptacji bądź nie. Na dzień dzisiejszy otrzymaliśmy pismo, takie zbiorowe pismo od wielu mieszkańców, że mieszkańcy protestują i nie chcą, żeby w tym miejscu była realizowana tego typu inwestycja. My jako urząd, ja jako wójt, zawsze dbamy o interes mieszkańców. Mieszkańcy są dla nas najważniejsi, aczkolwiek rozumiemy też i sytuację inwestora, ale nie możemy dopuścić do sytuacji, że będą uciążliwości dla środowiska. Temat decyzji środowiskowej będzie analizowany. Planowane jest też spotkanie z mieszkańcami. Na dzień dzisiejszy to chciałbym powiedzieć, że stajemy całkowicie po stronie mieszkańców i wszystko wskazuje na to, że ta decyzja dla inwestora będzie negatywna.